Piątek, 24 czerwca, minęła 18:30. Mariusz Kluszczyński, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Makabryczne odkrycie koło Brodnicy. Podczas remontu domu znaleziono zwłoki dziecka. Wszystko wskazywało na to, że dziecko leży tam od dłuższego czasu. Rodziców ustalono. Zatrzymany został ojciec małoletniego dziecka. Strajk w miejskich zakładach komunikacyjnych. Na ulicę Bydgoszczy nie wyjechały tramwaje i 3/4 autobusów. My chcielibyśmy zarobić, a nie ciągle chodzić i dorabiać. Ja Państwu nie dam po 1000 zł, bo nie mam nawet takich możliwości. To był trudny rok szkolny. Czas na wypoczynek. Ważne, by był bezpieczny. Będziemy robić różne wycieczki. Udało nam się zakupić cały sprzęt do ratownictwa wodnego. Makabryczne odkrycie w miejscowości Szabda w powiecie brodnickim. W jednym z jednorodzinnych budynków ekipa remontowa odkryła ciało 2-letniej dziewczynki. Dom był wynajmowany małżeństwu, które mieszkało tam z 4 innych dzieci. Policja zatrzymała już ojca nieżyjącej dziewczynki i ustaliła miejsce pobytu matki. Kobieta jest w szpitalu na oddziale porodowym, gdzie według nieoficjalnych informacji urodziła 6 dziecko. To był makabryczny widok. Zwłoki około 2-letniej dziewczynki leżały na łóżku w jednym z pokoi tego domu. Były już w stanie znacznego rozkładu. Wszystko wskazywało na to, że dziecko leży tam od dłuższego czasu. Dla dobra postępowania na chwilę obecną mogę ujawnić tylko takie informacje. Według ustaleń prokuratury zwłoki dziecka mogły znajdować się w tym budynku od 2 tygodni, nawet do miesiąca. Ciało maleństwa dostrzegły przez okno osoby, które naprawiały dach budynku i powiadomiły o tym właścicielkę domu. Kobieta wynajmowała mieszkanie parze z 5 dzieci. Rodziców ustalono, zatrzymany został ojciec małoletniego dziecka. W trakcie zatrzymania był w stanie nietrzeźwości, jest konwojowany do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, gdzie podjęte zostaną i wykonane z jego udziałem dalsze czynności. W chwili zatrzymania mężczyźnie towarzyszył 2-letni chłopiec. Trafił on do domu dziecka. Funkcjonariusze dotarli także do matki i 3 pozostałych dzieci. Obecnie kobieta przebywa w szpitalu na oddziale porodowym, gdzie według nieoficjalnych informacji urodziła 6 dziecko. Zostanie przesłuchana, jak tylko pozwoli na to jej stan zdrowia. Przeprowadzona została już sekcja zwłok dziewczynki. Nie pozwoliła ona jednak odpowiedzieć na pytania o okoliczności, w jakich doszło do zgonu. Śledczy będą wyjaśniać także, kiedy rodzice dziecka opuścili dom. Agata Chyłka, Wnuk, TVP 3 Bydgoszcz. To będą trudne dni dla pasażerów komunikacji publicznej w Bydgoszczy. Od rana trwa protest motorniczych i kierowców MZK. Na ulicę nie wyjechał żaden tramwaj i większość autobusów. Pracownicy domagają się m.in. odwołania prezesa i podwyżek w wysokości 1000 zł. Prezydent miasta odpowiada, że strajk jest nielegalny, mieszkańcy nie są niczemu winni i nie wolno ich traktować jako zakładników. Urzędnicy zapowiadają uruchomienie komunikacji zastępczej, ale nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, kiedy sytuacja wróci do normy. Wiadomo natomiast, że w poniedziałek obecny prezes spółki zrezygnuje ze stanowiska. Wszystkie tramwaje i 3/4 autobusów nie wyjechało w piątek na swoje trasy. Na Markwerta czekałam 1,5 godziny i w końcu i tak musiałam, bo nie chodzą autobusy, do centrum się dostać nie idzie. Do szkoły, do pracy, do lekarza. Problemy z komunikacją były w całym mieście, a także sąsiednich gminach. Przed świtem rozpoczął się protest kierowców i motorniczych MZK w Bydgoszczy. Głównym postulatem zwiększenie wynagrodzenia o 1000 zł, a także odwołanie z funkcji prezesa spółki. Cały czas prosimy się o pieniądze. My chcielibyśmy zarobić, a nie ciągle chodzić i dorabiać. Żeby dostać jakieś normalne wynagrodzenie, za które jesteśmy w stanie zapłacić nasze opłaty, żyć godnie, już nie mówię gdzieś na górkę jeździć. Ja nigdy w życiu nie byłam nigdzie na wakacjach. Dzisiaj się pojawił postulat 1000 zł wyartykułowany. Czekam w tej chwili na oficjalne, pisemne, że tak powiem, sformułowanie tych postulatów. Mogę tylko powiedzieć, że jest to absolutnie poza jakimkolwiek możliwościami finansowymi spółki. W sprawie próbował mediować poseł PiS Piotr Król. Rozmawiał on zarówno z protestującymi, jak i prezydentem Bydgoszczy. Udało się wyczuć silne zdenerwowanie, jest silna determinacja. Najprawdopodobniej tam musiało dojść do jakiegoś konfliktu, bo tam jednym z postulatów jest kwestia odwołania prezesa, który jest z załodze dość dobrze znany, bo długo tam pracuje, więc no, z całą pewnością jest trochę za dużo emocji. Więc trzeba to opanować, trzeba się porozumieć i tą komunikację przewrócić.
Po południu protestujący spotkali się z prezydentem Bydgoszczy. Rafał Bruski nazwał protest nielegalnym, ponieważ zgodnie z prawem powinny być przeprowadzone m.in. mediacje lub strajk ostrzegawczy. Nie cofniemy się ani kroku do siódmy, poprosimy społeczeństwo o pełne nasze wsparcie. Powiedziałem wcześniej i jeszcze powtórzę na koniec. Zachęcam do pójścia w spór zbiorowy zgodnie z ustawą. Bo to jest właściwa. My jesteśmy w pracy. To jest właściwa droga do rozwiązywania tego typu sporów. W ratuszu nie doszło do porozumienia w sprawie zwiększenia wynagrodzeń. Prezydent Rafał Bruski zaznaczył, że miasto nie ma takich pieniędzy. Zaprosił także protestujących na najbliższą sesję Rady Miasta, gdzie problemy finansowe mają być jednym z tematów. Prezydent zadeklarował natomiast, że ogłosi konkurs na nowego prezesa MZK. Protestujący pracownicy zapowiadają, że są zdeterminowani walczyć o wyższe płace dalej. A to oznacza, że również w następnych dniach nie podejmą pracy. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. Blisko 60 jednostek ochotniczych straży pożarnych otrzymało dzisiaj w Inowrocławiu promesy na zakup sprzętu i wyposażenia, a także termomodernizację budynków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, realizując programy Eko i Mały Strażak, w tym roku przeznaczył na ten cel ponad 2,5 miliona złotych. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo. Bardzo często to właśnie strażacy ochotnicy jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia. Jest to dla nas wielkie wsparcie, tym bardziej, że jest to okres wzmożonych teraz akcji na owady, a przede wszystkim zagrożenia przeciwpożarowego, więc ten sprzęt w rękach strażaków będzie służył ludziom, będziemy nieśli pomoc. Dostajemy 20 tysięcy, będzie to przeznaczone na zakup mundurów specjalnych, osłonę na poduszkę kierownicy do auta, detektor prądu przemiennego i jeszcze tam wiele innych potrzebnych nam sprzętu. Na zakup nowego wyposażenia dla druhów OSP Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w tym roku przeznaczył 2 400 000 zł. Dofinansowaniem objętych zostało 125 jednostek z regionu. Część z nich promesy odebrała w piątek podczas uroczystości w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Pani minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zdecydowała o tym, żeby zwiększyć tę pulę środków na program Mały Strażak ze względu na to, że wiele ochotniczych straży pożarnych włączyło się w akcję pomocy Ukrainie. Dlatego tak dużo jednostek mogło w tym roku otrzymać wsparcie od 15 do 25 tysięcy złotych. Gwarantuję i obiecuję, że będziemy dalej o Was dbać, że będziemy dalej ubiegać się o sprzęt dla Was, bo ten sprzęt wiadomo, że się zużywa, że jest bardzo, bardzo Wam potrzebny. Oczywiście traktujemy to często jako oczywiste, że kiedy jest problem straży pożarna zjawia się po kilku minutach, ale żeby tak było, to potrzeba i świetnej organizacji na poziomie wojewódzkim, aż do poziomu poszczególnych jednostek i ochotniczych straży pożarnych w każdej z gmin w sołectw. W regionie działa obecnie ponad 800 jednostek ochotniczej straży pożarnej. W ich codziennej pracy ma pomóc także program Ekostrażak. W tym roku z dofinansowania na wymianę ogrzewania i termomodernizację skorzystały 22 jednostki. Fundusz przeznaczył na ten cel blisko 300 tysięcy złotych. Bez takich środków ta działalność byłaby utrudniona. Wiadomo, że ten sprzęt musimy mieć coraz nowszy, coraz lepszy. Musimy chronić zdrowie i życie strażaków poprzez inwestycje w nowoczesne umundurowanie, inwestycje poprzez nowoczesne systemy alarmowania, łączności, zabezpieczenia. To, co ostatnio dzieje się z ochotniczymi strażami pożarnymi, na pewno cieszy wszystkich druhów, którzy są bardzo wzmacniani, szczególnie ta ustawa, która pozwala mieć ten dodatek do emerytury dla wszystkich czynnych strażaków, jest bardzo dla wszystkich strażaków ważna. Kolejne wręczenie promes strażakom OSP z regionu zaplanowane jest 29 czerwca w Brześciu Kujawskim. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. W Bydgoszczy rozpoczyna się dziś 7. Międzynarodowy Festiwal Szachowy imienia Lecha Kaczyńskiego. Za kilka minut rozpocznie się uroczystość oficjalnego otwarcia turnieju. W Auli Akademii Muzycznej wydarzenie obserwuje Artur Onacki. Dzień dobry. Czy wszystko jest już gotowe? No i jak zapowiada się ten turniej? To będzie wielkie szachowe święto w Bydgoszczy. Przed nami
Ponad 7 dni, ponad tydzień szachowych emocji na bardzo wysokim, ba najwyższym arcymistrzowskim poziomie. Dziś oficjalne otwarcie gry rozpoczną się jutro. Na to pytanie, czy wszystko jest gotowe, to nie ja powinienem odpowiedzieć, a państwa i mój gość, pani Paulina Pastwa, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Szachowego imienia Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy. Pani Paulino, no właśnie, czy wszystko jest już gotowe? Myślę, że tak. Dołożyliśmy wszelkich starań całą naszą grupą organizatorów, bo nie jestem jedyna oczywiście przy tym. Jesteśmy, myślę, przygotowani. Czekamy tylko na zawodniczki i możemy zaczynać. Zawodniczki, arcymistrzynie, zawodnicy, panowie w wielu kategoriach, w zależności od rankingu, także najmłodsi będą przez te dni mogli zaprezentować swoje umiejętności. No to może nieco podsumowując, mimo że jeszcze nie rozpoczęliśmy, czego się spodziewamy? Spodziewamy się 235 zawodników. Taka jest na dzisiaj liczba magiczna. Mamy 4 openy. Wszystkie 3 zaczynają jutro. 4 zaczyna dopiero na początku lipca. Najmłodsze dzieci grają tylko w weekend. Spodziewamy się przede wszystkim wielkich emocji, ponieważ turniej będzie naprawdę zacięty, a czołówka Openu A też jest naprawdę zachwycająca. Myślę, że panowie dostarczą emocji. Ten festiwal, jak sama nazwa wskazuje, rozgrywany już po raz 7, ale po raz pierwszy z wyjątkowym patronem ku pamięci, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Skąd narodził się pomysł takiego upamiętnienia? Zależało nam bardzo, żeby reaktywacja festiwalu po tylu latach nabrała takiego dodatkowego znaczenia. Myślę, że w obecnych czasach nikt inny tak nie łączy jak świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent, który generalnie zasłynął dobrą polityką zagraniczną. Także myślę, że lepszego patrona nie mogliśmy sobie wymarzyć. Ten festiwal, Międzynarodowy Festiwal Szachowy, już za kilka minut oficjalnie się rozpocznie. Relacja z tego wydarzenia w wieczornych serwisach, a w kolejnych dniach także w TVP3 Bydgoszcz będzie można dowiadywać się informacji z przebiegu gier turniejowych. Bo szachy też mogą być emocjonujące. Artur Onacki, dziękuję. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Arcydzieła muzyki poważnej uświetnią obchody stulecia Towarzystwa Muzycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Bulwar Filadelfijski w Toruniu zmieni oblicze. We wtorek rozpoczną się prace remontowe. Promesy na inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne i sportowe zostały wręczone władzom gmin Rojewo i Pakość. Łącznie to ponad 20 milionów złotych z programu Polski Ład. Pieniądze zasilą budżety gmin i pozwolą na realizację zaplanowanych zadań. Rojewo, wieś niewielka, ale potrzeby duże. Gmina chce wkrótce rozpocząć budowę sieci kanalizacyjnej od Rojewa do Liszkowa. Planowany koszt inwestycji to 13 milionów złotych. Jesteśmy małą gminą. Potrzebujemy środków zewnętrznych, żeby realizować jakieś większe inwestycje. To są, jeżeli chodzi o sieć kanalizacyjną, jest to inwestycja strategiczna. Także aplikowaliśmy do programu Polski Ład, uzyskaliśmy dofinansowanie 95%. Gmina otrzymała też pieniądze na budowę ścieżki rowerowej. 10-kilometrowy odcinek połączy Liszkowo z Gniewkowem. Umowa z wykonawcą jest już podpisana. Wkrótce rozpoczną się prace. O planowanych inwestycjach i potrzebach dyskutowano podczas spotkania z mieszkańcami Rojewa. Musimy zabiegać o to, by rozwój kraju był równomierny, zrównoważony, by środki płynęły i do Bydgoszczy, i do Warszawy, ale także do Rojewa, Pakości. 10 milionów złotych z Polskiego Ładu ma za to do wykorzystania gmina Pakość. Pieniądze trafią na inwestycje drogowe i rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Infrastruktura sportowa będzie 1 800 000, to znaczy skatepark i zabudowa, zadaszenie takim balonowym pokryciem boiska w Kościelcu. No i oczywiście 8 200 000 złotych na drogi wiejskie. Promesy na inwestycje wręczył włodarzom Pakości i Rojewa szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, minister Łukasz Schreiber. Uroczystą sesją Rady Miasta rozpoczęły się Dni Rypina. Z tej okazji zasłużonym mieszkańcom wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Zaplanowano wiele atrakcji i imprez. Urodziny miasta są związane z nadaniem praw miejskich w 1345 roku, w dzień wspomnienia naszego patrona, świętego Jana Chrzciciela.
a tym, który czuje nas mieszczanami, był ksiądz Władysław Łęczycki. Świętujemy dziś uroczystą sesją Rady Miasta, mszą świętą, ale również wieloma imprezami o charakterze kulturalnym, sportowym. To wszystko właśnie dzieje się po to, aby upamiętnić to wyjątkowe wydarzenie. Mam nadzieję, że ten czas dla mieszkańców Rypina, ale i dla gości, których serdecznie zapraszamy, będzie wyjątkowy. Dziś zaczynamy, kończymy 2 lipca festiwalem balonowym i koncertami. Świętują mieszkańcy Rypina, ale świętują też uczniowie, którzy na ten moment czekali blisko 10 miesięcy. Dziś oficjalnie zakończył się rok szkolny. Teraz czas na wakacje i upragniony wypoczynek, który potrwa do września. To ostatni dzień w szkole. Teraz czas na odpoczynek. Planów na wakacje nie brakuje. Pewnie pojedziemy nad morze, do kuzynek. Siedzieć na działce. I co tam robić? Kąpać się w basenie. I co jeszcze? Leżeć na trawie. A jaki to był dla ciebie rok szkolny? Cieszysz się, że już są wakacje? Tak. Czemu? Bo nudny był. Nudny rok szkolny? No, znaczy ciągle tabliczkę mnożenia robiłam. I w końcu można już od niej odpocząć? Tak, można, bo się nauczyłam. To był kolejny rok pełen wyzwań. Wojna na Ukrainie sprawiła, że w polskich szkołach pojawili się uczniowie zza wschodniej granicy. To także powrót do nauki stacjonarnej po 2 latach pandemii. Pandemia rzeczywiście zmieniła również szkołę, również naszych uczniów, ale i nauczycieli. Wszyscy musieliśmy się przestawić, przygotować. Niektórzy z nas potrzebowali pomocy i taką pomoc udzielaliśmy. Także na pewno był to rok, który też wymagał odpowiedniego przygotowania i pracy, również właśnie w związku z tym powrotem do szkoły po pandemii. Wakacje nie oznaczają, że szkoła będzie zamknięta. Placówki przygotowały półkolonie. Będą wspólne wycieczki, zajęcia sportowe i plastyczne, a chętnych na nie nie brakuje. Dzieci, szczególnie z klas 1-3, to są te dzieci, które będą u nas na półkoloniach. Trudno jest znaleźć 2 miesiące dla dzieci zajęcia, dlatego te półkolonie cieszą się takim dużym zainteresowaniem. Myślę, że tak będzie teraz co roku. Babcie często też są jeszcze pracujące. Rodzice nie mają aż tak dużo urlopu, dlatego no, te półkolonie to jest to, co ratuje w tym momencie rodziców. Ważne, żeby dla wszystkich były to bezpieczne wakacje. No to a propos bezpieczeństwa, defibrylatory, apteczki, wieże ratownicze oraz bezpłatne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla ratowników z włocławskiego WOPR-u. Profesjonalny sprzęt i specjalistyczną edukację zapewnia należąca do grupy Orlen chemiczna spółka Anwil. Projekt Bezpieczny wypoczynek na kąpieliskach będzie realizowany latem na kąpielisku miejskim nad Jeziorem Wikaryjskim i nad Jeziorem Czarnym we Włocławku. Sezon wakacyjny otwarty, a wypoczynek na 2 najbardziej popularnych kąpieliskach we Włocławku ma być w tym roku jeszcze bardziej bezpieczny. Dzięki pomocy firmie Anwil udało nam się zakupić kompletne nowe zestawy, cały sprzęt do ratownictwa wodnego, bo oprócz apteczek i defibrylatorów, które tutaj nie funkcjonowały, to mamy jeszcze bojki, nowe łodzie na te kąpieliska. Należąca do grupy Orlen chemiczna spółka Anwil S.A. sfinansowała również zakup kół ratunkowych i desek ortopedycznych, niezbędnych podczas transportu osób po ciężkim urazie. WOPR-owcy z Włocławka będą mogli także skorzystać z dodatkowych, darmowych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Jesteśmy dobrym sąsiadem, który aktywnie słucha. Słucha potrzeb i słucha oczekiwań mieszkańców naszego regionu. Wsłuchując się w te potrzeby, stawiamy na bezpieczeństwo. Nasz projekt będzie realizowany zarówno nad Jeziorem Wikaryjskim, jak i nad Jeziorem Czarnym. Akweny wyposażone zostaną również w wieżę ratowniczą lub korytarz życia. Projekt Bezpieczny wypoczynek na kąpieliskach potrwa przez całe lato. W ramach wspólnych działań WOPR i Anwil S.A. prowadzona już była między innymi darmowa nauka pływania dla mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego, a 3,5 tysiąca dzieci zostało przeszkolonych, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą. Ja ratownik. Ja ratownik. Edyta Starczewska, TVP3 Bydgoszcz. Arcydzieła muzyki fortepianowej i symfonicznej zabrzmią dziś wieczorem w Filharmonii Pomorskiej podczas ostatniego w tym sezonie artystycznym koncertu. Jest on jednocześnie zwieńczeniem stulecia działalności Towarzystwa Muzycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Na widowni zasiądzie m.in. kilkudziesięciu przedstawicieli największych europejskich konkursów muzycznych, którzy z okazji jubileuszu przyjechali do Bydgoszczy. Przed południem obradowali w młynach Rotera.
Kiedy w Filharmonii Pomorskiej dyrygujący orkiestrą symfoniczną Paweł Kapuła podnosił batutę, by zacząć poranną próbę do wieczornego koncertu, o tej samej porze w młynach Rotera rozpoczynali obrady organizatorzy prestiżowych konkursów muzycznych z wielu krajów Europy. Towarzystwo Muzyczne jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Od 12 lat konkurs jest członkiem Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych w Genewie. W odbywającym się po raz pierwszy w Bydgoszczy Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych wzięli udział m.in. przedstawiciele Kanady, Litwy czy Holandii. Uczczenie stulecia Towarzystwa imienia Paderewskiego, Bydgoskiego Towarzystwa. No myślę, że to jest olbrzymie wydarzenie. Towarzystwo Muzyczne było pierwszą polską instytucją, która zajmowała się upowszechnianiem muzyki w wolnej już Bydgoszczy. Szczycimy się, że jesteśmy regionem bardzo muzycznym, bardzo rozśpiewanym i rozegranym. Przecież tutaj wielkie nazwiska Chopina właściwie unoszą się nad obłokami wszędzie w naszym regionie. A trzeba też powiedzieć, że Bydgoszcz wypracowała znakomitą właściwie markę promocyjną tego miasta, jakim jest sława Ignacego Paderewskiego. Zwieńczeniem obchodów stulecia jest wieczorny koncert w Filharmonii Pomorskiej, który jednocześnie zamknie cały sezon artystyczny. Usłyszymy młodego tureckiego pianistę Chaka Chakmura, który jest laureatem konkursu Hamamatsu i również laureatem nagrody specjalnej ufundowanej przez Towarzystwo Muzyczne imienia Ignacego Jana Paderewskiego, którego Filharmonia Pomorska jest pośrednio, można powiedzieć, dzieckiem. Ostatni w tym sezonie wieczór Filharmonii wypełni drugi koncert fortepianowy Franciszka Liszta i siódma symfonia Antonina Dworzaka. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Torunia. Już w najbliższy wtorek rozpoczyna się remont bulwaru Filadelfijskiego. Przebudowa wpłynie m.in. na ruch samochodowy w pobliżu tego miejsca. Prace zostały zaplanowane tak, że do końca września ulica będzie częściowo zamknięta dla ruchu. Prace przy budowie pawilonów na bulwarze Filadelfijskim w Toruniu trwają, jednak wraz z zaawansowaniem prac rośnie niepokój mieszkańców. Ja zawsze jestem otwarty na jakieś nowości, żeby się coś dobrego działo, natomiast no rzeczywiście, jeżeli byłoby to jakoś przesadnie wysokie, to no, słabo, żeby ten fajny widok starówki był zasłonięty. Wcześniej w rozmowie z Polską Agencją Prasową swoje zaniepokojenie wyraził także wojewódzki konserwator zabytków, zdaniem którego powstające obiekty mogą mieć negatywny wpływ na panoramę Torunia. Przedstawiciele Urzędu Miasta wykluczają jednak na tym etapie jakiekolwiek zmiany w projekcie. Ja sobie nie wyobrażam obniżenie, to już na tym etapie jest to niemożliwe. Zresztą obniżenie pawilonów o 2-3 metry to chyba jakiś pomysł taki nierealny. Tak? Pawilony zostaną w takim zakresie, jakim są. Już od wtorku 28 czerwca rozpoczyna się generalny remont bulwaru. Prace obejmą 2-kilometrowy pas nabrzeża pomiędzy mostem kolejowym a granicami przystani AZS. Powstanie między innymi nowa jezdnia z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Wykonana zostanie także promenada wzdłuż brzegu Wisły. Prace będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni, przygotowaniu frontu na prowadzenie prac związanych z infrastrukturą podziemną. Przebudowa bulwaru oznacza także zmiany w organizacji ruchu dla kierowców. Od wtorku będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Warszawskiej. Oczywiście przewidujemy przejścia dla pieszych na wysokości bramy klasztornej, ulicy Mostowej oraz Woli Zamkowej, czyli tych traktów, które są najczęściej właśnie używane przez pieszych. Na pozostałym odcinku, czyli tutaj do ulicy Popiełuszki od mostu Piłsudskiego, ruch będzie dwukierunkowy. Remont będzie kosztował ponad 46,5 miliona złotych. 30 milionów z tej kwoty to wsparcie z programu inwestycji strategicznych. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Ostatni dzień roku szkolnego był upalny i podobnie będzie w weekend, o czym opowie Państwu Magdalena Żakowska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wygląda na to, że nie tylko w najbliższych godzinach, ale też i w najbliższych dniach żar poleje się z nieba. Na tym niebie przeważać będzie czysty błękit. Gdy już mamy tropikalną pogodę, to warto zadbać o tropikalny klimat i otoczenie. A takiego nie brakuje w tej chwili w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Myślęcinku, gdzie
pełnię kwitnienia przechodzą kaktusy. Warto to zobaczyć i warto uchwycić tę chwilę, bo jest ona bardzo, bardzo ulotna. Mniej ulotny tym razem będzie upał, a szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Teraz to wszystko. Kolejne informacje o 21.30. Do zobaczenia.